Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Szymalski i witam serdecznie na dzisiejszej debacie online portalu chronimyklimat.pl. Portal Chronimy Klimat jest portalem informacji i opinii na temat zmian klimatu i polityki klimatycznej. Portal prowadzi Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, pierwszy ekologiczny think tank w Polsce. Nasze wydarzenie jest współfinansowane z instrumentu finansowego DEAR Unii Europejskiej w ramach projektu Climact Spark. Opinie wyrażone w materiale promocyjnym i podczas wydarzenia nie stanowią oficjalnego stanowiska współfinansujących. W ramach tego projektu odbędzie się dzisiejsza debata online, a także warsztat na temat zrównoważonego transportu z ekspertami przeznaczony dla osób w różnym wieku. Też taka debata pokoleń tylko w formule warsztatowej. A na ten warsztat zapraszamy Państwa w połowie października. Szczegóły co do konkretnej daty i konkretnej godziny tego wydarzenia na naszym portalu już wkrótce. A dziś dzień bez samochodu. Z tej okazji będziemy rozmawiać o problemach transportu i możliwościach ich rozwiązania w gronie osób reprezentujących trzy pokolenia. Młodzież, rodziców oraz seniorów. Zatem moimi gośćmi są następujące osoby. Jako przedstawiciela młodzieży zaprosiliśmy Szmo Kacprzaka z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzień dobry. Pode mną jest Szmo Kacprzak. Jako przedstawiciela rodziców Agatę Lewandowską z organizacji Rodzice dla Klimatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata jest po mojej prawej stronie. Natomiast w przeciwległym rogu mamy przedstawiciela seniorów Bolesława Melucha z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Witam pana. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zwykle 22 września pytamy naszych gości, czym przyjechali na spotkanie, ale chyba na debacie online mamy pewność, że nasi goście wybrali ekologiczny środek transportu, bo no, nie musieli jechać. W trakcie debaty zostaną zadane także pytania pochodzące od Państwa, od naszych słuchaczy. Pytania prosimy zadawać na czacie, na Facebooku w trakcie spotkania. Śledzimy ten czat i będziemy starali się pod koniec spotkania zadać tych kilka pytań naszym uczestnikom. Natomiast zanim zaczniemy rozmowę, pozwolę sobie na krótką prezentację, która wprowadzi nas wszystkich, mam nadzieję, że nie tylko w temat, ale być może też w dobry nastrój, a jeżeli nie w dobry, to przynajmniej w nastrój do dyskusji. Transport to sektor gospodarki, który w znaczącym stopniu przyczynia się do wielu problemów ekologicznych i o tym właśnie jest ta prezentacja. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy na portalu Chronimy Klimat, chciałem zwrócić uwagę na emisję gazów cieplarnianych z sektora transportu. Tutaj obrazek, który pokazuję, pochodzi z naszego narzędzia zamieszczanego na portalu o nazwie NECP Tracker, który śledzi postępy w polityce klimatycznej również w różnych sektorach. W tym przypadku mamy emisję gazów cieplarnianych z transportu w Polsce. I na różowo mamy te emisje, tak jak one rzeczywiście przebiegły od roku 2000 do 2020 i widzimy, że wzrost tych emisji z transportu w Polsce jest bardzo duży, natomiast na niebiesko jest prognozowana zmiana emisji, jeżeli zrealizowane zostaną działania, które przewidują polskie dokumenty związane z realizacją polityki klimatycznej. No i jak widać, niestety ta redukcja nie będzie w kolejnych latach zbyt ambitna. Oprócz emisji gazów cieplarnianych pokazuję Państwu zdjęcie, w zasadzie nie zdjęcie, tylko historyczne mapy zasięgu lodu w Arktyce. Dlaczego? Dlatego, że transport w dużej mierze również przyczynia się do przyspieszenia topnienia arktycznego lodu nie tylko poprzez emisję gazów cieplarnianych, ale również poprzez emisję zanieczyszczeń pyłowych, przede wszystkim silników diesla. Zanieczyszczenia te przedostają się w atmosferze
Oprócz tego, że najpierw przefiltrowane są przez nasze płuca, o czym za chwilę, przedostają się w atmosferze również daleko dalej niż my mieszkamy, również do Arktyki, pokrywają śnieg takim cienutkim pyłem. Śnieg zamiast białego staje się szary i dużo szybciej topnieje. I to jest również jedną z przyczyn, która przyspiesza zmianę klimatu na naszej półkuli. Widzicie Państwo, że zasięg tego lodu od 1879 roku do 2012 roku dużo się zmniejszył. No i to jest też oczywiście też przyczyną dużo słabszych zim w naszej części świata. Oprócz tego ten pył, tak jak mówiłem, wpływa na nasze zdrowie. No, macie tutaj Państwo reprodukcję fragmentu takiej infografiki opracowanej przez HIR Polska, gdzie mamy wpływ zanieczyszczeń powietrza, pyłowych przede wszystkim, ale też zawartych w tym pyle różnych związków, takich jak tlenki azotu na człowieka, także mamy oddziaływanie na układ nerwowy, oddechowy, na choroby skóry i układ krążenia. Ale w dużej mierze, w dużo większej mierze niż dorośli narażone są też na skutki zanieczyszczenia powietrza dzieci. Przede wszystkim dlatego, że ich organizmy są młode, ich organizmy kształtują dopiero niektóre mechanizmy obronne, ale też i niektóre mechanizmy są zaburzane poprzez te zanieczyszczenia. Również w trakcie jako płód dzieci są bardziej narażone na zanieczyszczenia. Widzę, jakoś tak przeskoczył ten slajd. I jeszcze innym oczywiście oddziaływaniem u transportu są wypadki komunikacyjne. Akurat jeżeli chodzi o Polskę, wciąż jeżeli mówimy o zgonach wśród dzieci, to w wieku od 1 do 14 lat wypadki komunikacyjne są główną przyczyną zgonów, nie związaną z jakimiś tutaj chorobami, tylko związaną właśnie z tak zwanymi przyczynami zewnętrznymi. To się nie zmienia od dosyć wielu, wielu lat. Oczywiście dużym oddziaływaniem od transportu jest także hałas, przede wszystkim ruch uliczny, ale też i transport lotniczy. Jeżeli ktoś mieszka w pobliżu lotniska, to na pewno wie, o czym mówię, natomiast samochody ciężarowe czy samochody osobowe to jest tak naprawdę drugi najważniejszy czynnik, który niszczy nasz słuch, a narażenie na niego jest bardzo duże, no bo praktycznie wszędzie w miastach, a też poza miastami w bardzo dużej ilości miejsc mamy po prostu bardzo ruchliwe ulice. Oprócz hałasu, transport, tak jak jest zorganizowany, przynajmniej w Polsce, niestety powoduje, że mamy dosyć duże problemy z tak zwanym zjawiskiem wykluczenia transportowego, to znaczy wiele osób po prostu w Polsce nie może sprawnie poruszać się po kraju, nie dlatego, że są niepełnosprawne, tylko dlatego, że albo brak im środka transportu, albo brak po prostu usługi transportowej na ich terenie. Macie Państwo w tej chwili taką reprodukowaną taką mapę z opracowania pana Komusińskiego, która przedstawia różnicę w sieci kolejowej w Polsce od roku 1988 do 2008 i widać wyraźnie, że tych linii kolejowych jest dużo, dużo mniej i to jest jeden z obrazów tego wykluczenia komunikacyjnego, a drugi jest taki, że są również dużo słabiej, nie wiem dlaczego nie zmieniło się, poprosiłbym może o zmianę, dziękuję, że również na dużej części kraju mamy bardzo słaby dostęp także do transportu autobusowego. No tutaj jest taki syntetyczny wskaźnik opracowany przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk na temat właśnie tego dostępu i gdzie jest więcej czerwonego koloru, tam dużo łatwiej transportem autobusowym dojechać
tam, gdzie potrzebujemy dojechać, natomiast tam, gdzie jest niebieski kolor, no to praktycznie tego transportu autobusowego nie ma. I oczywiście władze Polski i władze polskich samorządów dostrzegają te problemy i szukają pieniędzy na to, żeby inwestować w tym kierunku, żeby je przezwyciężać. Tutaj pokazujemy rozkład finansowania planowany w funduszach europejskich na najbliższy okres, czyli między latami 2021 a 2027, tak jak go na portalu Chrońmy Klimat prezentowaliśmy na wiosnę. I widać, że nadal dużo pieniędzy pójdzie na transport drogowy, w dużej mierze również na kolejowy, jeżeli chodzi o część krajową rozdania funduszy europejskich, natomiast w części regionalnej najwięcej będzie przeznaczone na transport drogowy, natomiast w drugiej kolejności na transport tak zwany miejski, tak naprawdę transport zbiorowy w miastach. I to już jest koniec mojej prezentacji i chciałbym w związku z tym zaprosić Państwa do dyskusji na temat tych problemów. Także przypominam tym, którzy nas słuchali, żeby zadawać pytania na czacie. Natomiast pierwsze pytanie chciałbym skierować, no, może niezgodnie ze starszeństwem, ale do przedstawiciela młodzieży, czyli panie Szmo, jaki transport wybiera dziś najczęściej młodzież i w związku z tym, jeżeli go wybiera, to który z tych wymienionych problemów transportowych młodzi uważają dziś za najważniejszy? Oczywiście. No to warto zwrócić uwagę, że młodzież wybiera przede wszystkim ten transport, który jest dostępny, a to już jest pewien problem. Takim opracowaniem, które jest przełomowe w tej kategorii podejścia do wykluczenia młodzieży, jest raport opracowany przez samą młodzież, mianowicie przez Młodzieżową Radę Miasta Wrocławia, i sam tytuł tego opracowania świadczy o tym, że mamy do czynienia z dużym problemem. Mojego tytułu to problem wykluczenia komunikacyjnego uczniów wrocławskich szkół. I stosując metodę badań ankietowych, ci młodzi ludzie doszli do wniosku, że największym problemem jest ten brak dostępności transportu. A tam, gdzie dostępny jest transport kolejowy, to ten jest najczęściej wybierany przez młodych ludzi, ale z uwagi na to, że na przykład w badanych gminach dookoła Wrocławia to nie była aż tak powszechnie dostępna opcja, to na pierwszym miejscu są autobusy. Dalej młodzi ludzie korzystają z tramwajów, a dopiero na czwartym miejscu jest samochód prowadzony przez rodziców. Oczywiście na przedostatnim właściwie miejscu jest samochód prowadzony przez nich samych, dlatego że jeżeli mówimy o ludziach młodych, to tutaj pewnym ograniczeniem jest oczywiście to, że jest limit wiekowy, od którego można prowadzić pojazdy mechaniczne, a także to, że po prostu te pojazdy są coraz droższe w Polsce i nawet ludzie 30-letni mają aktualnie problem teraz z zakupem auta, nawet używanego. No i na ostatnim miejscu jest niestety rower. I tutaj widzę też, jest to na pewno taka dziedzina, w której dobrze było, żeby się wiele zmieniło, ale nic dziwnego, że ten rower jest na ostatnim miejscu na razie, z uwagi na to, jak dziurawa i uboga jest infrastruktura rowerowa poza miastami, a także w miastach w Polsce. No, myślę, że tu nawet sami rodzice odgrywają dużą rolę w zniechęcaniu ewentualnie młodych ludzi do wybierania tego w środku transportu, dlatego że w polskich warunkach jest on po prostu niebezpieczny. Raz, że słaba infrastruktura, dwa, że kultura jazdy jest w Polsce no właśnie taka, że 61% zgonów w wyniku tych czynników zewnętrznych u dzieci to wypadki komunikacyjne.
Więc tak, odpowiadając na to pytanie. Młodzież najchętniej korzysta z pociągu, tam gdzie on jest dostępny, następnie z autobusu, głównie dlatego, że nie są dostępne połączenia kolejowe w miastach, jeszcze do tego dochodzą tramwaje. Dziękuję, a jakbyś tak mógł jeszcze powiedzieć, który z wymienionych problemów transportowych w tej naszej prezentacji młodzież uważa za najważniejszy, co jest właśnie wykluczenie transportowe? Jakby ta cała twoja odpowiedź oznacza, że to uważacie za największy problem. Tak, zdecydowanie będzie to wykluczenie transportowe. Mogę tutaj przytoczyć parę danych właśnie ze wspomnianego raportu. Tak, pierwszą taką interesującą daną myślę jest to, że aż 70% osób spoza Wrocławia czuje, że to, czy one mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, jest skorelowane z tym, czy dostępne jest, to znaczy, czy po prostu będą miały jak wrócić do domu po skończonych zajęciach pozaszkolnych. A z tym jest bardzo duży problem, dlatego że w przedziale godzinowym od 18 do 22, właściwie dokładnie od 18 do 21.59, to aż 15% osób mieszkających poza Wrocławiem oceniło dostępność transportu na zero. Czyli jest to dla nich niemożliwe, żeby w tych godzinach wrócić do domu, a 21 to jeszcze nie jest tak późno. Zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach, którzy mają 18-19 lat, wiadomo, że bardzo często woleliby oni zostać dłużej. Więc tak naprawdę tak, to wykluczenie komunikacyjne jest tym największym problemem, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy nie mają za dużo alternatyw, bo tak jak wcześniej wspomniałem, nie mogą jeździć autem, też bardzo często nie chcą jeździć autem, dlatego że młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to ekologiczny środek transportu, ale czasem są na to skazani, a więc ich wozić. Dziękuję bardzo. Więc kontynuujmy ten wątek i z samochodu. Więc mam pytanie do pani Agaty, która jest przedstawicielem rodziców. I czy samochód to musi być dziś jedynym środkiem transportu z kolei dla rodzin? Bo też wiemy, że są czasami wypowiedzi polityków świadczące o tym, że tak musi być. Jakie jest twoje zdanie? No właśnie tutaj zasadza się taki problem główny, że priorytetyzacja transportu indywidualnego samochodowego przez czy nasze władze krajowe, czy często samorządowe, czy też czasami przez samych rodziców dorosłych rodzi wiele problemów. Między innymi takich, że właśnie część gmin, powiatów jest wykluczona komunikacyjnie, bo uznaje się, że wszyscy mają samochód, więc sobie poradzą, więc transport publiczny nie jest tam potrzebny. Albo przez to, że duża część środków publicznych wydawana jest właśnie na transport indywidualny, czyli na drogi, które nie uwzględniają infrastruktury pieszej, rowerowej, bezpiecznych dojść do transportu publicznego. Właśnie z tego wynika to z tego, że traktujemy samochód jako jedyny środek transportu, który ma szansę spełnić nasze potrzeby. A tak naprawdę wszyscy, tak od lewa do prawa i z północy na południe, mamy jedną potrzebę związaną, czyli potrzebę przemieszczania się. I nie mamy potrzeby posiadania samochodu wszyscy, czy też tym samochodem codziennie się przemieszczania. Ale mamy potrzebę, żeby się przemieszczać i tak naprawdę to, w jaki sposób się przemieszczamy, zależy od tego, jaką mamy dostępną infrastrukturę, jakie mamy dostępne środki transportu, jaką mamy świadomość. Dlatego tak? Znaczy w związku z tym chciałem, żebyś uzupełnił jeszcze swoją wypowiedź o to, który z tych problemów, który rozumiem, że nawiązałeś do świadomości, natomiast mówiliśmy o wielu problemach ekologicznych związanych z transportem i wiemy, że samochód nie jest też tym najbardziej ekologicznym środkiem transportu, ale czy jest jeszcze jakiś problem, który najbardziej nurtuje waszą organizację jako Rodzice dla Klimatu
związany z transportem, który sądzicie, że jest najważniejszy do rozwiązania? No oczywiście, no, transport rodzi wiele i szans, i problemów, bo tak jak mówił już wcześniej mój przedmówca, dostępność do transportu powoduje, że mamy większe szanse, żeby dostać się czy na zajęcia dodatkowe dla młodzieży, czy do dobrej oferty kulturalnej, medycznej, do utrzymywania jakichkolwiek relacji społecznych. Także transport, czy też jego brak, może wpłynąć na wiele aspektów życia społecznego, a zbyt często postrzegamy transport w takim odosobnieniu, jako po prostu transport, bez uwzględniania jego powiązania z innymi aspektami życia w mieście, czy też w regionie. Ale to, na co wpływa transport źle rozumiany, czyli transport, który generuje spaliny, ślad węglowy, który jest niebezpieczny pod kątem ruchu drogowego, no to jest właśnie transport, który jest takim wypaczeniem. Transport często drogowy, transport ciężarowy, który także często odbywa się w miastach bez jakichkolwiek regulacji dotyczących ograniczeń dla tego transportu. Brak przestrzegania limitów prędkości, brak przestrzegania w jakikolwiek sposób jakichś zasad środowiskowych. Jak dobrze wiemy, w żadnym polskim mieście nie ma strefy czystego transportu. Świadomość na temat stref czystego transportu jest bardzo niska. A to właśnie jakość powietrza, którą rozpatrujemy niejako w połączeniu, ale jednak oddzielnie od kwestii klimatycznych, jest tym, co bardzo nas nurtuje. Obecnie prowadzimy kampanię Zdrowie Dzieci przede wszystkim wraz z HIL Polska i ze Smog Labem. Wspomniałeś już wyniki badań HIL-a, które właśnie mówi nam o tym, jak spaliny z transportu drogowego wpływają na zdrowie nas wszystkich, w tym dzieci, które są na to bardzo narażone. Wpływają na zdrowie, na to, jak postrzegamy w ogóle wyjście z domu, jak postrzegamy zagrożenia, które na nas czyhają, ale nie tylko w domu, bo w domu, nie tylko poza domem, bo w domu też one są do zaobserwowania, bo powietrze tak naprawdę przenika wszystko. Także aspektem taki, który dla nas jest bardzo istotny, są kwestie emisji spalin w obecnej kampanii, ale tak naprawdę całorocznie dotyczy to śladu węglowego, który transport generuje, a udział transportu w śladzie węglowym globalnym jest bardzo wysoki. W zależności od regionów jest to od 30 do 50%. A kolejną kwestią jest także bezpieczeństwo ruchu drogowego, które niestety w Polsce jest też bardzo często pomijane, a w kontekście dzieci, jak już wspomniałeś, w dużym stopniu wpływa na to, jak wygląda nasza przestrzeń, na to, jak chcemy w niej przebywać, czy chcemy w niej przebywać i w jakiej roli przebywamy. Jeżeli jest to przestrzeń niebezpieczna, to dla wielu rodziców rozwiązaniem jest zamknięcie dzieci w puszce zwanej samochodem i przewiezienie z punktu A do B, co tak naprawdę jest częścią problemu. A jeżeli tylko pozwolisz jeszcze odpowiem na pytanie, czy transport samochodowy jest jedyny, który jakby jest rozwiązaniem, to powiem, że nie. Akurat jestem także przedstawicielką ruchu rowerów cargo w Polsce, którym mam zaszczyt jakby obserwować od pewnego czasu już. Sama roweru cargo używam i uważam, że jest to świetne, nowoczesne rozwiązanie dla wielu polskich rodzin, nie tylko polskich oczywiście, ale w Polsce to dopiero to raczkuje. I jest to odpowiedź na wiele problemów, które są bolączką wielu rodzin. Także szczerze polecam także rozważenie innych środków transportu, oczywiście obok transportu publicznego. Tak, no w sumie jakbym miał tak podsumować swoją wypowiedź, to bym powiedział transport tak, ale przede wszystkim bezpieczny, głównie ze względu na zdrowie dzieci, ale nie tylko dzieci, zdrowie całej rodziny, ale w związku z tym kieruję teraz moje pytanie do pana Bolesława. Czy z kolei seniorzy czują się zagrożeni jakoś przez transport albo wykluczeni transportowo? Może jakieś inne problemy są najważniejsze dla seniorów, jeżeli chodzi o transport? No pytam oczywiście głównie w kontekście polskiego transportu, polskich miast i obszarów pozamiejskich. Dziękuję za pytanie. Seniorzy to jest bardzo specyficzna grupa osób. Chciałbym tylko przypomnieć, że już za niechwilę, czyli do 2050 roku według GUS-u seniorów będzie tych, czyli osób powyżej 60 roku życia, to będzie 40%. Seniorzy są bardzo zróżnicowani, następują duże zmiany fizjologiczne. Te zmiany fizjologiczne wynikają ze stylu życia, ze środowiska, w którym się żyje, a jeżeli środowisko jest takie, jakie jest, które mamy w Polsce,
powoduje, że zmiany związane ze sprawnością przede wszystkim fizyczną, ale także psychiczną powodują, że seniorzy muszą zmienić swoje przyzwyczajenia związane z transportem i zmieniają, jeżeli byli kierowcami, a sporo z nich było kierowcami, w pewnym wieku, różnym dla różnych grup wiekowych i grup z podziałem na tych bardziej sprawnych i mniej sprawnych, muszą zrezygnować sami z prowadzenia samochodu, nie tylko ze względów ekologicznych, ale fizjologicznych. A to powoduje, że ten transport, który jest dla nich dostępny, to przede wszystkim transport publiczny. Ale badania wskazują, że seniorzy właśnie są jakby pierwszą grupą, która najczęściej korzysta z przemieszczania się pieszo. Znamy takie ładne powiedzenie, miasta 15-minutowe. To jest właśnie to, co dla seniorów by było najbardziej istotne, ciekawe po to, żeby w bliskim otoczeniu mieć to, co jest im potrzebne. Poczynając od robienia zakupów, korzystania ze strawy, że tak powiem, duchowej, czyli kościoła, czy z jakichś możliwości realizowania potrzeb towarzysko-kulturalnych. Więc seniorzy coraz bardziej są skazani na transport publiczny i ten transport publiczny musi odgrywać, czy będzie odgrywał coraz większą rolę dla tego, żeby przede wszystkim seniorka, przepraszam, że nie rozróżniam, ale dla mnie senior to nie ma znaczenia, czy mówię o kobiecie, czy mężczyźnie, że senior będzie mógł poruszać się, ale po to, żeby ten transport był dobrze zorganizowany, to trzeba przyjąć parę rzeczy. Pierwsza rzecz, dostępność cenowa i oczywiście seniorzy korzystają z wielu rodzajów zniżek. W Warszawie na przykład po wyżej 75 roku życia osoby zamieszkałe w Warszawie nie płacą za transport publiczny, co też jest dobrym ukłonem wobec tej grupy społecznej, ale jest także dostępność, nazwijmy to trochę taka fizyczna, czyli czy autobusy, czy tramwaje niskopodłogowe, czy przystanki w miarę przyjazne, że można poczekać na transport publiczny, czy tak przystanki ustawione, żeby odległość nie była zbyt duża, a osoba starsza mogła skorzystać z tego transportu publicznego. A kolejna rzecz jest także to, że czy seniorzy akceptują pewne rodzaje transportu. Proszę zwrócić uwagę, to już Agata chyba o tym mówiła, mamy miasta, szczególnie miasta, coraz bardziej, nazwijmy to, zagęszczone w sensie transportowo. Nawet jeżeli osoba starsza prowadzi samochód, to coraz mniej komfortowo się w nim czuje w momencie, kiedy zewsząd jest otoczona samochodami coraz wolniej jeżdżącymi w różnych kierunkach, wymuszającymi zmianę pasa i tak dalej. To powoduje, że niektórzy seniorzy muszą być wykluczeni z możliwości korzystania samych transportu. Kolejna rzecz to jest to, że osoby starsze zwykle korzystają z pomocy osób, które się nimi opiekują. Oczywiście ja już mówiłem o tym, że są bardzo różne grupy osób starszych, ale są te, które wymagają opieki, po prostu same nie mogą się poruszać, a to powoduje, że ktoś z najbliższej rodziny, ze znajomych czy z wolontariatu pomaga, żeby dostać się
do, na przykład do ośrodka zdrowia, czy do innego punktu, do którego normalnie osoba starsza by się nie dostała. Ale chyba jak mówimy o transporcie, to zapominamy, że mamy dwa rodzaje transportu. Jeden transport jest tak zwany poziomy, a jeden jest pionowy. Pionowy, czyli winda. Jak pokazują badania i nasze doświadczenie, jest wiele budynków, które wybudowane były w latach 50., 60., które już podlegają ochronie konserwatora zabytków, w których nie ma wind, a 60% mieszkańców to są pierwotni mieszkańcy, czyli ci pierwsi, którzy się tam wprowadzili, a to powoduje, że ich wiek i pewnie stan psychofizyczny nie pozwala, żeby no tak z czwartego piętra na parter zejść, a jeszcze w dodatku mogą być sytuacje takie, że jest wysoki krawężnik, nie ma dostępu do toalety, daleko jest przystanek i tak dalej, i tak dalej. To są te elementy, które należy wziąć pod uwagę, mówiąc o przyjaznym transporcie czy polityce transportowej wobec osób starszych. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zwięzłe i bardzo konkretne wyłuszczenie nam potrzeb osób starszych. Nie ma w tym zestawie żadnych problemów takich, powiedziałbym, związanych z ochroną środowiska. Czy to przypadek, czy też zamierzone? Panie Bolesławie? A do mnie pytanie, bo kolega tu podnosi tak, tak, bo rękę, zauważyłem, że nie było wśród tego zestawu problemów, takich problemów związanych z ochroną środowiska. Może jakieś to, są? Nie, zdecydowanie jest oczywiście, ale znaleźliśmy się w takiej sytuacji w tej chwili, ja odnoszę się do dzisiejszego dnia, w takiej sytuacji, że ochrona środowiska nie jest priorytetem. Nie jest priorytetem praktycznie prawie nikogo. Nawet jak mamy program, nie wiem, czyste powietrze, prawda, to raz, że środki być może nie są wystarczające, dwa, zakres zmiany źródeł ciepła nie jest tak duży, trzy, przyzwyczailiśmy, mówię to troszkę z takim żalem, przyzwyczailiśmy trochę społeczeństwo do tego, że praktycznie nam się należy. Należy nam się, bo najważniejsze są dopłaty, a najlepiej jakby wszystko 95% albo 100% państwo, czyli my podatnicy, żebyśmy zapłacili za to, że ktoś wymieni piec, ktoś ociepli, wymieni okna i tak dalej. I to jest ten problem, w którym się zmagamy, czyli potrzebna jest edukacja, żeby była edukacja skuteczna, no to trzeba właśnie takich spotkań, jak mamy w tej chwili, czyli takich międzygeneracyjnych, żeby nie tylko ludzie młodzi mówili, że tworzymy strajk dla klimatu, ale żeby osoby starsze włączały się bardzo aktywnie w to, żeby działały na rzecz ochrony klimatu albo przeciwdziałały zmianom klimatycznym. Ta powszechność możliwości brania udziału w różnego rodzaju, nie tylko akcjach, ale takim codziennym życiu i działania na rzecz ochrony klimatu nie jest, że tak powiem, odnotowywana w każdej grupie społecznej, a wśród osób starszych chyba raczej w szczególności, pomimo hasła, które jest bardzo nośne, że ziemię pożyczyliśmy od naszych wnuków. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to uzupełnienie. No, dosyć przykre jest to, co powiedziałeś, że tak naprawdę dzisiaj nie jest priorytetowo traktowana ochrona środowiska. No ale też usłyszeliśmy w tej prezentacji, że są środki chociażby europejskie, no ale po prostu wydawane są przez władze w różny sposób pieniądze na cele transportowe.
I no, miałbym do Was wszystkich jeszcze takie pytanie, zanim przejdziemy do pytań z czatu. Jakie z Waszego punktu widzenia, Waszych grup, jakie działania w transporcie widzielibyście jako najważniejsze, jako priorytetowe? Czy w jakiś rodzaj transportu, czy w jakieś konkretne działania? To już, że tak powiem, z Waszej perspektywy oczekuję tej odpowiedzi, ale no właśnie, i to tym razem może zacznijmy od Agaty, żeby było w trochę innym układzie, a potem Szmo, a potem pan Bolesław. W takiej kolejności od razu dopowiem. Także jakie działania widzielibyście jako najważniejsze? Gdybyście mieli do wydania taką pokaźną sumę jak fundusze europejskie albo budżet państwa. Zapraszam. Agato. Ja tylko pozwolę sobie jeszcze odnieść się do słów Bolesława, że dla nikogo priorytetem teraz nie jest ochrona środowiska. Być może w takim ogólnym przekazie to rzeczywiście teraz nie jest numer jeden, ponieważ no, mamy inne problemy, z którymi świat się mierzy, ale one wszystkie gdzieś tak naprawdę łączą się ze sobą i łączą się z tym, jak na przykład walka o paliwa kopalne i to, jak one są istotne dla wielu osób czy wielu grup, powoduje, że ten świat się zmienia i z czym się teraz mierzymy. Także jeżeli chodzi o nasze ugrupowanie, to ochrona środowiska w kontekście kryzysu planetarnego czy też wszelkich innych z tym związanych kryzysów jest niezwykle istotna i bardzo na to liczymy, że ten głos jednak będzie wybrzmiewał. Jeżeli chodzi natomiast o transport, to tak jak wspomniałam przy poprzednim pytaniu, ciężko jest postrzegać transport jako taki oddzielny byt z niczym niepowiązany. Także jeżeli myślimy o wydatkowaniu środków na przykład europejskich na kwestie transportowe, to naprawdę bardzo istotne jest, żeby spojrzeć na temat całościowo, nie tylko na to, czy inwestujemy w transport kolejowy, czy w drogowy, czy w pieszy, rowerowy, czy też tak naprawdę dajemy wszystko na dotację, żeby każdy sobie kupił samochód, ale bardziej patrzymy na ten system, z czym on się łączy, tak jak była już mowa. Patrzymy na kwestie dostępności, wykluczenia, czy gminy, które kiedyś tak naprawdę miały dużo lepsze połączenia, czy to były PKS-y, czy kolej, w równych odstępach, w takim takcie odpowiadającym potrzebom edukacyjnym i wszelkim innym dla danych rejonów są zapewnione. Co należy zrobić w tym temacie, żeby tak naprawdę te 14 milionów, które według badań jest wykluczonych komunikacyjnie, uzyskało dostęp do transportu zrównoważonego, czyli żeby nie było skazanych na tego przysłowiowego diesla za 3000, który pozwoli osobom dojechać do szkoły, do lekarza, czy na przykład do teatru raz na rok, bo z tym się właśnie mierzą takie osoby. Więc kwestia zwalczenia wykluczenia komunikacyjnego jest priorytetem, który tak naprawdę wpłynie na to, że zmniejszymy uzależnienie od samochodów w wielu rejonach. Jeżeli chodzi natomiast o miasta, które z takim wykluczeniem wydawałoby się, że nie muszą się mierzyć, to także spójrzmy na to, jak te miasta wyglądają i z czym się borykają. To w miastach wkrótce będzie mieszkać około 70% mieszkańców globu. To miasta generują bardzo duże zanieczyszczenia. To miasta generują duży ślad węglowy i to w miastach mamy możliwość, żeby ten transport był bardziej zrównoważony, ale pytanie, czy mamy możliwość, żeby z tego transportu korzystać w sposób wygodny, bo tak naprawdę, jak już była mowa, ludzie są wygodni, chcą korzystać w sposób, który im pozwoli na sprawne przemieszczanie się, wygodne, intuicyjne. Być może ta edukacja, o której już była mowa, powinna być na wszystkich szczeblach. Mówi się dużo o edukacji w stosunku do na przykład dzieci, które nie są decydentami i w tym momencie nie mogą podjąć decyzji o tym, żeby transport zapewniał możliwość przemieszczania się do szkoły w sposób bezpieczny. Czy dojście do przystanku, do stacji metra, czy droga rowerowa w okolicy szkół, przedszkoli jest bezpieczna. Pozwala na dotarcie z domu do szkoły. Mówimy dużo o szkolnych ulicach, to niezwykle ważny projekt, ale dotyczy głównie infrastruktury wokół placówek oświatowych. A co z dotarciem do placówek z osiedli? Cała trasa tak naprawdę powinna być analizowana pod tym kątem,
czy dziecko, uczeń, młodzież może wyjść z domu i w bezpieczny sposób pieszo, rowerem, transportem publicznym dotrzeć do placówki oświatowej. Ta wycinkowość, która tutaj jakby jest taką bolączką, jest mocno problematyczna, bo tak silosowo patrzymy na różne aspekty funkcjonowania miast i gmin, co powoduje, że leczymy jakiś jeden problem, ale nie patrzymy zupełnie na ten problem z innego obszaru i całościowo efekt jest taki, że rodzice na przykład i tak dowożą dzieci 2 kilometry do przedszkola czy szkoły samochodem, co jest absurdem. Większość miejskich podróży jest do 5 kilometrów i spokojnie te podróże mogą być zastąpione innym środkiem transportu, który jest zrównoważony, który uwzględnia kwestie środowiskowe, uwzględnia kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego i także mamy wspólną przestrzeń, która nie powinna być zawłaszczana przez indywidualne pojazdy w tak dużym stopniu, jak dzieje się to obecnie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz wszystkich przesadzić na rowery. Transport publiczny to jest jakby niemożliwe i takiego celu nikt nie ma. Chodzi bardziej o to zrównoważenie. Spotykamy się dzisiaj podczas Dnia Bez Samochodu w czasie Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jakby ta dyskusja też tak tutaj mocno wybrzmiewa. Ale bardziej chodzi o spojrzenie całościowe i na to, żeby równoważyć transport w miastach, ale także te rejony wykluczone powiązać transportowo. To wymaga na pewno strategicznego myślenia. No, bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tym powiązaniu, bo mieliśmy tutaj takie pytanie na czacie, więc to pytanie troszeczkę, mam nadzieję, odpowiedziałaś. Zatem doszło w takim razie takie samo pytanie. Jakbyś miał tą górkę pieniędzy, którą mają nasi rządzący, to jakbyś je wydał, żeby poprawić transport dla swojej grupy wiekowej, dla młodzieży? Zaraz odpowiem na to pytanie, ale też tak jak moja poprzedniczka, zanim się odniosę bezpośrednio do niego, chciałbym powiedzieć właściwie czemu tak niewiele się pojawiło w naszych wypowiedziach może tych kwestii ekologicznych czy związanych z klimatem. A to dlatego, że tutaj zwłaszcza jest duże podobieństwo między grupą młodzieżową a senioralną. Jest tak, że ten transport publiczny rozwiązuje wszystkie problemy tak naprawdę. Ponieważ tak jak wynikało z prezentacji, która tą dyskusję poprzedziła, to, że korzystamy z transportu samochodowego, indywidualnego, spalinowego w większości, zdrowotnych, środowiskowych, klimatycznych, więc siłą rzeczy każda rozwój infrastruktury zbiorowej transportu, która pomoże ograniczyć wykorzystanie indywidualnych aut, automatycznie przełoży się na to, że ten transport będzie bardziej przyjazny dla zdrowia, środowiska i klimatu. Oczywiście tutaj pewną kwestią jest to, w jaki sposób ten transport autobusowy, jaki będzie sposób rozwijany będzie transport autobusowy, ponieważ no, autobusy, żeby były bardziej zrównoważone, muszą być napędzane bądź to silnikiem elektrycznym, bądź silnikiem wodorowym. Ta technologia jest teraz rozwijana. Oczywiście z tym założeniem, że wodór, który tam napędza ten silnik, jest pozyskiwany w sposób zrównoważony. Jest to tak zwany zielony wodór, czyli został wyprodukowany przy użyciu energii, która z kolei została pozyskana z odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych źródeł energii, powiedzmy. Bo... Dobrze. Więc mówiąc krótko, rozwój transportu publicznego wydaje się być takim złotym środkiem, który będzie w stanie pomóc nam przemieszczać się i wygodnie, i nie być wykluczonym transportowo, i móc korzystać z oferty edukacyjnej, kulturalnej i medycznej na wysokim poziomie oraz to wszystko będzie odbywało się w sposób przyjazny dla klimatu i środowiska, przynajmniej bardziej przyjazny niż to się odbywa teraz. No, tutaj tak przekornie, przede wszystkim postarałbym się przesunąć to, do czego się jeździ, do tych osób, które jeżdżą, bo to, że mamy usługi publiczne skoncentrowane, tak bardzo, rodzi szereg innych problemów,
nie tylko transportowych, ale także tego, że nasze duże miasta są przeludnione, brak tam mieszkań, a mieszkanie poza nimi wiąże się właśnie z tym, że borykamy się z brakiem dostępności do oferty kulturalnej, medycznej, publicznej. Więc tak, to bym zrobił po pierwsze. Po drugie, wykorzystałbym te środki po to, żeby zorganizować szereg konsultacji, w które byłaby włączana młodzież, dlatego że z młodzieżą jest ten problem, że jej gro nie ma praw wyborczych, w związku z czym rządzący, czy to na poziomie lokalnym, czy na poziomie centralnym, mało się przejmują ich potrzebami i ich zdaniem, dlatego że póki nie ukończą 18 roku życia, nie mają wpływu na to, czy ci rządzący będą dalej rządzić, czy nie będą. Więc taką grupą przejmują się tylko ci, którzy mają taki, powiedzmy, odruch, którzy mają taką wrażliwość. I dalej oczywiście, na końcu, zgodnie z tymi ustaleniami, które by wyszły, testowałbym w rozwój infrastruktury komunikacji zbiorowej opartej o czystą energię. Przede wszystkim myślę, byłoby to przywrócenie tych połączeń kolejowych, które zostały utracone. Widzieliśmy na początku te dwie mapy, które pokazywały, jak wiele tych połączeń kolejowych zostało utraconych, zostało zamkniętych na przestrzeni ostatnich dekad. Ale też oczywiście zainwestowałbym w transport autobusowy przy użyciu autobusów, tak jak wcześniej było powiedziane, napędzanych silnikami elektrycznymi, ewentualnie wodorowymi, przy założeniu, że będzie to wodór tak zwany zielony wykorzystywany do ich napędzania. Tak, żeby po prostu osoby młode mogły decydować o tym, że same mogły decydować o tym, że gdzieś chcą pojechać, żeby miały taką opcję i były upodmiotowione w ten sposób transportowo. No i też myślę, bardzo ważnym tutaj by było tak, żeby promować jako środek transportu właśnie taki pomagający uzyskać tę niezależność transportową. No, tutaj konieczny jest rozwój infrastruktury, czyli budowanie oddzielonych, bezpiecznych ścieżek rowerowych, które są ciągłe, sygnalizacji świetnej dla rowerów, budowanie bezpiecznych przejazdów rowerowych, możliwie na przykład kładek, które pomogą nad ruchliwymi ulicami jechać. No i dalej myślę, że jako że młodzi ludzie bardzo często borykają się z brakiem własnych zasobów pieniężnych, pokaźnych i znowu muszą tutaj polegać na rodzicach, to myślę, że jakimś sposobem byłoby pomóc im w zakupie własnego roweru, tak żeby znowu nie pojawił się kolejny cezus, bariera majątkowa w korzystaniu z tego jak najbardziej ekologicznego i autonomicznego środka transportu. Tak, tak bym zrobił. Tak, przy okazji, przepraszam, wyłączyłem mikrofon. Przy okazji pojawiła się kwestia dofinansowania do rowerów, która zresztą też jest żywa na naszym czacie. Tutaj są pytania, dlaczego rowery cargo na przykład nie mają w Polsce dofinansowania, tak jak w niektórych innych krajach w Europie, gdzie już takie dofinansowanie jest. Ale zanim się tym zajmiemy, dajmy jeszcze szansę panu Bolesławowi, żeby powiedział, jakby wydał tą górkę pieniędzy, która nas czeka. Myślę o seniorach. Jak już powiedziałem, seniorzy jest to specyficzna grupa, oprócz tego, że jest rosnąca i coraz bardziej istotna dla całej gospodarki, ale dająca także wyzwania technologiczne. Więc tutaj moim zdaniem najważniejszą rzeczą to jest to, żeby zapewnić tym osobom ten transport, który jest im najbardziej potrzebny. Czyli na przykład do lekarza i
tak zwane przejazdy od drzwi do drzwi dla osób niekoniecznie zupełnie niepełnosprawnych, ale dla osób, które bardziej wymagają pewnego komfortu w transporcie, jest jednym z elementów, który należy wziąć pod uwagę i tych osób będzie. Czyli byśmy mieli problem, tak. Światowej to będzie, będą to, że będą mieszkali w miastach, ale w dalszym ciągu na wsi jest to olbrzymi problem i powoduje to coś, co my wszyscy nazywamy oczywiście wykluczeniem, ale powoduje to coś, że nie ma aktywności. Jak nie ma aktywności osoby starszej, to ona, mówiąc kolokwialnie, zapada się trochę w sobie, przestanie się udzielać społecznie, towarzysko, rodzinnie, niewiele już potrzebuje od życia i stanowi właściwie tylko i wyłącznie jakby takim, jest takim elementem, który wyłącznie potrzebuje pomocy czy opieki codziennej, czy opieki zdrowotnej, a nam jako seniorom chodzi o to, żeby podtrzymać samodzielność tych osób, bo czym dłużej one będą samodzielne, tym mniej państwo będzie wydawało na właśnie tę opiekę codzienną czy zdrowotną. A żeby to zrobić, to ten transport i pionowy, przypominam, że jest takowy, i poziomy musi być tak zorganizowany, tak jak Szmo mówił, żeby był bardziej dostępny cenowo, żeby był dostępny w sensie o jakiejś takiej odległości, żeby można było te przejazdy czy realizować te swoje potrzeby poprzez poruszanie się, czy to w terenie miejskim, czy wiejskim. Ja tylko powiem Państwu jedną rzecz. My jako Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej prowadzimy 3 domy dziennej opieki w gminach pienińskich. Jest to duże wyzwanie, nie ukrywam, a jednym z wyzwań to jest to, pomijam sam okres covidowy, ale duże wyzwanie także dlatego, żeby zapewnić transport tym osobom, które mogłyby być dowiezione do tego domu dziennej opieki, a później zawiezione z powrotem do domu. No i niestety nie mamy tych środków, nie możemy zebrać tych środków na tyle wystarczająco, żeby zapewnić, a proszę mi wierzyć, że ci ludzie naprawdę korzystają z tego i chcą korzystać i tworzą się fajne, przyjacielskie grupy wspólnych zainteresowań, a o to chodzi, żeby osoby starsze nie czuły się samotne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się wcześniej Agata, chyba w trakcie wypowiedzi Szmo. Czy ty chciałaś? No, poproszę cię w każdym jeżeli razie mogę, to zabranie głosu. Jeżeli mogę, bo pojawiło się to pytanie o kwestię rowerów cargo i o dotacje, to tylko dodam, że jest jedno polskie miasto, Gdynia, z którego pochodzę, które takich dotacji udziela na zakup rowerów cargo i także na zakup rowerów elektrycznych. To są takie pionierskie programy, ale to jakby problem wynika z tego, że nie jest to w całym kraju dostępne, dlatego że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które procedowało i pracuje nad zmianami do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nie uznaje w ogóle roweru jako środek transportu. Tam jest mowa o pojazdach elektrycznych, do których jest dofinansowanie całkiem pokaźne, przecież była mowa o tym, że będziemy mieć 1 000 000 samochodów elektrycznych, ale to dofinansowanie w ogóle nie dotyczy innych pojazdów niż samochód, więc kwestia dotacji do rowerów elektrycznych cargo, które w dużej mierze mogłyby dla wielu osób być alternatywą, być rozwiązaniem, żeby chociaż zmniejszyć udział ruchu samochodowego w mieście, nie są dostępne. Tylko taki prosty ruch, jeden zapis w ustawie
i umożliwienie dotacji do zakupu tych rowerów, które są dużo tańsze niż samochody elektryczne, byłby znaczącym ruchem w kierunku tego, żeby ten transport w mieście inaczej wyglądał. Dziękuję Ci za to wyjaśnienie. Słuchajcie, jeszcze tak na koniec chwyćmy się takiej kwestii, zastanówmy może chwilę nad nią, bo pan Felix na czacie zwraca uwagę, że być może te nasze zmiany, o których mówimy, mówimy o zmianach w transporcie, w tym, żeby był bardziej niskoemisyjny, żebyśmy mogli się poruszać w sposób mniej powodujący wpływ na środowisko, może one nie są takie ważne, czy też to nasze wykluczenie komunikacyjne, jak problemy ludności w Afryce, która podwaja się co 20 lat, ale również jakby jest na dużo niższym poziomie zamożności niż my. Czy jak sądzicie, czy my tutaj rozwiązując te nasze problemy transportowe będziemy w stanie lepiej pomóc również tamtej ludności w kontekście tych wszystkich problemów, które występują? Jeżeli mogę, to tylko powiem, że jest to klasyczne blame game, czyli szukanie winnych gdzie indziej, a znoszenie winy z nas. Tak naprawdę to nie jest kwestia liczby ludności, tylko kwestia śladu węglowego każdego kraju, czy regionu, czy osoby, ponieważ ślad węglowy, jeżeli mówimy o kwestiach klimatycznych i tutaj jakby tym wpływie naszych zmian na to, żeby ten ślad redukować, to ślad węglowy Polaka, który jest na poziomie około 8-9 ton CO2 rocznie w porównaniu ze śladem węglowym osób, które są na południu naszego globu, które doświadcza najwięcej negatywnych efektów zmian klimatycznych, wynosi około 2 ton, tak? Także nawet jeżeli chodzi o tę liczebność, na którą my nie mamy żadnego wpływu, to ślad węglowy krajów rozwiniętych, bogatej północy jest dużo wyższy i to tak naprawdę ten ślad decyduje o tym, jak ten klimat się zmienia i w jakim kierunku idzie, a najwięcej negatywnych efektów będzie po stronie osób najuboższych w regionach, najmniej chronionych, dlatego też nie zgadzam się z tym twierdzeniem, że nasze działania nie mają wpływu, wręcz przeciwnie, to nasza odpowiedzialność, żeby działać, żeby te zmiany mitygować, żeby ten efekt zmniejszać, bo tak naprawdę to jest kwestia winy krajów uprzemysłowionych, które czerpią bardzo dużo z bogactw naturalnych, a jakby efekty są ponoszone przez innych. No, dziękuję Ci za to wyjaśnienie. Widzę kiwanie głowami po stronie pana Aszmo, więc myślę, że odpowiedzią na to pytanie będziemy dzisiaj kończyć nasze spotkanie, bo dobiegamy już do godziny 15. Myślę, że najciekawsze wątki z naszego czatu też zostały już dzisiaj wypowiedziane. Więc chciałem Wam podziękować. Krótko podsumowując tą naszą debatę w taki sposób, że dobrze będzie, jeżeli uda nam się poprawić nasz polski transport w kierunku sytuacji, w której będzie on bezpieczniejszy dla nas wszystkich, tak jak tutaj siedzimy, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy młodzieżą, czy jesteśmy seniorami. Ale to bezpieczeństwo powinno również uwzględniać szeroki zakres także działań ekologicznych, ponieważ nie chodzi tutaj tylko o bezpieczeństwo fizyczne, czy na taką możliwość poruszania się, ale również o to, czy my będziemy mogli żyć, ale również czy będą mogli dobrze żyć ci, którzy często z naszych problemów komunikacyjnych cierpią nieświadomie. To znaczy mówię tutaj o zmianach klimatu i o tym, że zmiany klimatu powodowane przez nasz transport może się skończyć powodzią czy suszą w Afryce, gdzie ludzie zginą albo będą chorzy zupełnie z powodów od nas. Znaczy nie mając pełnej świadomości tego, że być może to my przyczyniliśmy się do tego problemu, te osoby będą cierpiały. Także ten problem jest dość szeroki. Choć oczywiście pewne rozwiązania, które zasugerowaliście, są nam bliskie i myślę, że będziemy dalej pracować
Przypominam, że w cyklu tutaj tych spraw transportowych, którym się zajmujemy, następnym etapem jest warsztat, na który zapraszam śledzić portal Chronimy Klimat. Zapraszamy w połowie października, będą informacje o tym już niedługo na naszym portalu. A dzisiaj dziękuję pani Agacie, panu Szmo i panu Bolesławowi za rozmowę. Do usłyszenia, do widzenia na następnej debacie, a tym, którzy będą chcieli na warsztacie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.